Cześć, tu Paula Easy Kuchnia z tej strony. Witam Was serdecznie i zapraszam Was do obejrzenia kuchni, która niedawno się zmontowała. Zobaczcie, mamy tutaj połączenie białych, matowych frontów w połączeniu z drewnem. Jest to dokładnie hikora naturalna, bardzo ładny, naturalny kolor. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj nawet efekt przechodzących słojów na frontach, co jeszcze bardziej naturalnie wygląda. Blat dopasowany w tej samej kolorystyce, super sprawa, bardzo ładnie ze sobą komponuje. Natomiast jeżeli chodzi o sam układ tej kuchni, zwróćcie uwagę, jest ona dosyć wąska, natomiast nie przeszkodziło to panu Patrykowi, naszemu projektantowi, wygospodarować jeszcze troszeczkę miejsca na blat do siedzenia. Zmieściły się tutaj nawet trzy miejsca i jeszcze dodatkowa szafeczka do użytku. Jeżeli chodzi o sprzęt AGD, mamy dopasowane do frontów, mam tu na myśli kolorystykę. Zobaczcie, piekarnik praktycznie wysoko zabudowany w kolorystyce białej, lodówka wolno stojąca również biała, płyta gazowa. Często pytacie o odległość płyty gazowej do szafki z okapem i zobaczcie, tu jest właśnie ten przypadek świetnie pokazany, kiedy od płyty gazowej należy zachować większą odległość między szafkami wiszącymi, stąd pomysł, aby ta szafka okapowa była krótsza, niższa od pozostałych. Jest to rozwiązanie najlepsze, żeby zachować tutaj prawidłowe parametry i zadbać o nasze bezpieczeństwo. Warto dodać, że znajdujemy się w bloku w starym budownictwie. Ta kuchnia przeszła remont i potężną metamorfozę. Zmieniła totalnie swój wizerunek. Kafle na ścianie zostały i musieliśmy zabudować tutaj wentylację, którą widzicie. Musiała ona zostać w formie otwartej. Musimy tutaj zachować pełen przepływ powietrza. Stąd ta zaślepka, kratka wentylacyjna, sprytnie zamontowana w szafce. Nieraz pytacie, czy narożny się sprawdzi. Tutaj mamy taki półśrodek, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Nietypowo szafka totalnie z boku zamontowana i dostęp tak naprawdę z dwóch stron do zlewu. Co ciekawe jeszcze w tej kuchni, zobaczcie w szufladzie pod płytą indukcyjną, taką głęboką, pani Katarzyna, właścicielka kuchni, przeznaczyła na cały komplet garnków. Na ścianie, jeżeli chodzi o wypełnienie tej przestrzeni pomiędzy blatem a szafkami górnymi, mamy różne opcje do wykorzystania. Przypomnę, możemy tutaj zamontować, zaprojektować szkło. W tym przypadku, jeżeli jest płyta gazowa, pamiętajcie, że szkło musi być specjalnie hartowane, aby nie pękło podczas codziennej pracy. Drugą opcją są właśnie kafle, w tym przypadku z takim pięknym dekorem, bądź można zamontować tutaj wypełnienie z płyty meblowej, natomiast nie zaleca się tego przy płycie gazowej. Natomiast jeżeli macie indukcję u siebie w domu, możecie tą przestrzeń wypełnić płytą meblową, która tutaj wypełni i nada jednolity kolor tym dwóm płaszczyznom. To wszystko na dziś. Zapraszam Was do oglądania naszych realizacji, do brania udziału w naszych cotygodniowych live'ach z panem Mateuszem, który z Wami w czasie rzeczywistym na żywo projektuje kuchnię, i do umawiania się na spotkanie w celu zaprojektowania konkretnie Waszej kuchni. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odwiedzin. Pa!